Nagram dzisiaj kolejną opowiastkę, jakby recenzję o skuterze. Tym razem jest to Kymco Agility S, powszechnie już znany na moim kanale, który kupiłem w czerwcu zeszłego roku, czyli obecnie ma rok i dwa miesiące. Nie, trzy miesiące, bo już się kończy sierpień. Dzisiaj w ogóle piękna pogoda, 30 stopni. Ja zaczynam nagranie niedaleko domu, ale nie pod samym domem, tak jak ostatnio, bo jak jacyś Państwo przyjechali samochodem i sobie piknik urządzili akurat, to nie chciałem tam nagrywać. Wypróbuję też dzisiaj kamerkę, czy po zmianie karty na mniejszą pojemność, 32 giga, czy też będzie przerywać nagrywanie, czy nie. W sumie po to jadę sobie do Warszawy nagrać film, żeby zobaczyć, czy będzie się nagrywać, czy nie w tej obudowie, bo ona się może też przegrzewać w niej. Ale przy okazji pokażę skuter, który już wszyscy znają, którzy oglądali mój kanał, ale jak ktoś nie wie, co to takiego, to jest z Tajwanu firma Kymco. Taka lepsza od chińskich firm produkujących skutery, ale gorsza od japońskich markowych typu Yamaha czy Honda, czy od włoskich typu jakaś tam Aprilia, Piaggio. O ile Aprilia jest włoska, ale jest pewnie, tak? Jest to model wprowadzony do sprzedaży w roku 2022. Bardzo mało egzemplarzy się sprzedało przez te dwa lata. Niecałe 200, bo ktoś to tam, pewien youtuber sprawdzał to w Cepiku. Także rzeczywiście jest to, jak ktoś widzi taki skuter na mieście, to już jest rarytas, bo to rzadko spotykane, chociaż ostatnio w Warszawie coraz częściej widuję. Jest to nowa wersja starego Agility City 125, zmieniono ekran, ładny wyświetlacz dano, już nie ma wskazówek klasycznych, tak jak dawniej. Dano wspaniałą sofę, bardzo wygodną, no ja uważam ją za mega wygodną, wygodniejszą niż w Hondzie PCX i w Yamaha NMAX. Tylne koło zmniejszono, jest 14 cali, z przodu jest 16, w starej wersji oba koła to były 16 cali, ale był jeszcze Kymco Agility 16+, i tam też już było 14 cali z tyłu i też już była sofa wygodniejsza. Jest sprzedawany w zestawie z kufrem fajnym, który na początku nie był dodawany, jak sprzedawali na początku, przynajmniej tutaj u nas w tym Motorlandzie, gdzie go kupiłem, a w Motorlandzie w Dziekanowie pod Warszawą. Ładny napis, czerwone S dodaje prestiżu. Bardzo dobra jest też pojemność kufra, nie kufra, tego pod sofą bagażnika, czy jak to nazywać, w sumie nigdy nie wiem, jak to nazywać. O, proszę bardzo, w Kymco Like wchodził bidon. Ja Kymco Like ostatnio pokazywałem, tydzień temu nagrałem film z innym malutkim skuterem Kymco Like i tam tutaj się kończyło miejsce, a tutaj jest dużo więcej i w górę, i we wszystkie strony, natomiast kaski tak się tutaj nie zmieści, raczej nie, nawet nie wiem w sumie, ale chyba nie. I tutaj się za to kask mieści, także w podróżach po Polsce z tego się korzysta. Tutaj już jest akumulator, a paliwo, bak paliwa jest przeniesiony pod podłogę z przodu. To jest zmienione w stosunku do tej oryginalnej pierwszej wersji, czyli Agility City 125. Teraz wprowadzono do sprzedaży też 50, taką. Jeszcze nie widziałem na mieście 50, ale może ktoś kupi, tylko no droga 50, około 10 tysięcy. Droga zabawa. Kufer ma tę wadę tutaj, że te łączenia w tym miejscu się telepią trochę. Może tego teraz nie widać, bo w środku jest kask, nie kask, plecak włożyłem. O, i ten plecak wypycha do góry tą górną część, ale jak jest pusty kufer, to się telepie. Zamykany na kluczyk. O, ten sam, którym się otwiera bagażnik i odpala skuter. Także tutaj lata i tak stuka i to mi się nie podoba. No, na przykład w Kymco Like jest inny kufer, lepszy pod tym względem, tak? Tam nie ma takich rzeczy. ABS-u nie ma tutaj. Niektórzy mówią, że to jest ABS, jak widzą coś takiego, ale to jest do zliczania kilometrów system. Już nie ma ślimaka jak dawniej, tylko teraz takie coś się montuje. Duża zaleta tego skutera w porównaniu z konkurencyjnymi w tej cenie, no to koła duże, 16 cali z przodu i grube przede wszystkim też. To jest dosyć grube koło, jak na standardy współczesnych, tych tańszych skuterów. No i z tyłu jeszcze grubsze, jeszcze szersze. To poprawia komfort jazdy. Wiem, bo w Junaku mam wąskie. W swoim motocyklu Junak 123 mam wąskie opony i wiem, jak to dużo zmienia na minus. Także ja wolę szerokie oponki. Tymczasem ruszę i dojadę sobie do Warszawy pod Pałac Kultury. Na tym te moje pogadanki polegają. Za mną jest miejscowość Buda Zaborowska. Mój dom jest tam po lewej. I teraz tutaj nie zgaśnie oil service, czyli kontrolka oleju, bo trzeba wymienić.
i tutaj przełączamy na 2000 km już zrobione, czyli poinformował mnie, że już trzeba olej wymienić, a to teraz chwilkę wyresetuję, muszę dwa na raz nacisnąć, przytrzymać, a olej wymienię po powrocie. W sumie 18586, ale co ten skuter ma złego, to to, że zawyża o 10% przebieg, więc on tak naprawdę ma, trzeba by odjąć, o, przebieg ten też wyzeruję i zostawię ODO, czyli pełny. I tam, gdzie dzisiaj dojadę, no dzisiaj akurat ruszam z innego miejsca, ale zawsze jest 10 km każdym pojazdem do znaku, że się do Warszawy wjeżdża, a tutaj jest zawsze 11 km. No i jak z siostrą przejechaliśmy ostatnio, ona jechała tym skuterem, a ja junakiem, no to u mnie było, że 100 km przejechaliśmy, a tutaj było, że 110. Więc on powiększa, zawsze zawyża przebieg o 10%, co będzie przy sprzedaży trudne. Problemem będzie, bo kto uwierzy, że jest zawyżony przebieg. Kupujący nie uwierzy. Dobra, zakładam sobie na głowę kamerkę, tak jak ostatnio. Wsuwam i jest, i mogę jechać. Praca silnika cichutka, wibracji nie ma. Patrzcie, lusterka tak minimalnie się trzęsła, ale nic tu w sumie nie wibruje bardzo. Jeździ bardzo aksamitnie, jak to powiedział Sławek, gdy kupiłem ten skuter i się przejechał. I faktycznie to jest bardzo płynnie, wszystko tutaj działa. Zresztą tak jak w Yamaha NMAX na przykład. Bardzo lekko działa manetka, co na początku było dla mnie pewnym problemem, bo byłem przyzwyczajony do tego, że manetkę to tak mocniej trzeba ciągnąć. Chwilka. Mocniej trzeba ciągnąć i że ona tak stabilniej utrzymuje ten poziom stały, na który ją ustawimy, a tutaj ona tak jakoś tak wracała chętnie do zera, chętniej, więc więcej wysiłku się wkłada w to, żeby ją utrzymać na jednym poziomie, ale to już się później przyzwyczaiłem, tylko na początku to było dla mnie problemem i mięśnie mnie bolały. O, tutaj mijam nasz dom właśnie. Zobaczmy, czy ci Państwo od pikniku jeszcze tam stoją. Nie, pojechali. I ruszam ponownie przez las do Warszawy. Na naszej drodze dołki się już narobiły niestety. Dawno nie była równana, ale może na jesień jeszcze przejedzie ponownie spychacz i walec i wyrówna. Zapomniałem powiedzieć, że w skuterze tym są też światła LED wszędzie, nawet kierunkowskazy są LED. Z przodu jest bardzo dobre światło. W nocy no tutaj fantastycznie oświetla według mnie w porównaniu ze zwykłymi halogenami. W ostatniej tej pogadance o Kymkolaik mówiłem, że tam w sumie światło jest dobre w Kymkolaik, ale jak wczoraj jechałem w nocy z pracy, to tak sobie pomyślałem, że jakie ono tam dobre, no takie zwykłe, dosyć słabe jednak, ale jak się włączy długie, to spoko. Ale tutaj są fenomenalne światła LED, tylko z jednym minusem, że tylne światło LED jest praktycznie w ogóle niewidoczne w dzień. To jest bardzo dziwne. Na przykład Honda PCX ma przecież takie fajne światła, Yamaha NMAX też, że i się wyróżniają, i są ładne, i w dzień są widoczne. No a tutaj to tylko w nocy są widoczne, a w dzień to nie. Mam telefon w kieszeni, więc teraz go przełożę do skrytki, która tu się znajduje. Takiej wsuwanej, o, odkrytej. Tutaj możemy sobie wsunąć telefon, wrzucić, o. I on tu jest i nie wypadnie, naprawdę. A tu jeszcze mamy, o, taki haczyk do powieszenia różnych rzeczy, bo podłoga jest płaska, co mówiłem, że bardzo lubię. Zakupy można sobie przewieźć, paczkę z paczkomatu można sobie w ten sposób przetransportować łatwo. Za to, czego nie lubię w tym skuterze i nie lubiłem od początku, to dźwięk jego silnika. Jest taki niby ładny, taki cichy, ale ma dziwne takie cykania, takie szumy też dziwne. Jak się przejeżdża w Warszawie, znaczy w Warszawie, wszędzie, koło jakiegoś budynku, koło jakichś barierek płaskich i dźwięk silnika się odbija i wraca do naszych uszu, to słychać wtedy, jak ten skuter jest dziwnie tak szumiący w porównaniu z innymi, nawet z tymi starymi. Ze starym Agility, ze starym Kymko. No i to cykanie, które jest u mnie, nie wiem, wtryskiwacze czy coś po prostu cyka. A u mnie jeszcze dodatkowo w bardzo gorące dni słychać takie dziwne, aż nie wiem jak to nazwać, takie plastikowe jakby ocieranie, takie mielenie,
dzisiaj akurat tego nie ma. W sumie 30 stopni jest, więc powinno dzisiaj być to słyszalne, ale to właśnie takie jest, że raz jest, raz nie ma i nie mam pojęcia, o co chodzi. Czy o coś z łańcuszkiem, z napinaczem? Nie wiem. Dzisiaj, teraz, w tej chwili absolutnie nie ma tego dźwięku. Także dzisiaj mnie tu pozytywnie zaskakuje. Ostatnio ustawiłem w nim zawory, bo było to już konieczne. To, że się rozstawiły w nim zawory, objawiało się w ten sposób, że skuter pierdział. Tak, jak się dodało gazu, o, tak nagle, to było takie prum, słychać takie prum. I powietrze w rurze jakby się nagromadzało, czy nie w rurze, nie wiem, gdzie tam, w komorze spalania, czy co. Zawór, który to ja ustawiłem? Dolotowy, zawór dolotowy był za szeroki, bo trzeba było zmniejszyć. I gdy zmniejszyłem, to faktycznie od razu znikły te objawy i znikły też problemy z odpalaniem, bo on miał spore dosyć problemy z odpalaniem. Ja pracuję na dostawach jedzenia w Warszawie i o, jak ładnie trawę kosi. I no dziennie odpalam skuter, wiadomo, 20 dostaw jak robię, no to co najmniej 40 razy. Nie, czekajcie, dobrze mówię, no tak, 40 razy co najmniej odpalam skuter i na te 40 razy to on tak potrafił 2-3 razy nie odpalić. Wtedy trzeba było odczekać i ponownie próbować. Dobra, jesteśmy w Truskawiu i ponownie do Warszawy. Tylko dzisiaj dalej, nie tak jak wtedy na defiladę. Dzisiaj pod Pałac Kultury. O, i teraz jak pociągnąłem manetkę gazu, to czuję, że no nie jest takie fajne przyspieszenie jak w lajku. O, zwłaszcza tutaj, no i od zera gorzej przyspiesza i w tych wyższych obrotach też w sumie gorzej niż lajk. Szczególnie jak mu zawory ustawiłem, to się stało. Wcześniej jakby lepsze miał przyspieszenie. Gdy go kupiłem, to po 1000 km pojechałem na niepotrzebnie zupełnie, na przegląd gwarancyjny. Przez pierwsze 1000 km było w nim takie brzęczenie podczas dodawania gazu. Zawsze podczas wysiłku silnika, gdy podjeżdżałem pod górę, to takie brzęczenie było takie bzzum, takie delikatne. Takie zzum, zzum. I ono mi znikło po 1000 km. Ja, gdy zrobiłem przebieg 1000 km, to pojechałem tym skuterem z siostrą. O, nasz jedyny dostawca, patrzcie. Nasz jedyny dostawca w Izabeli, nie? Tutaj wystarczy cały jeden dostawca na całą gminę. Pojechaliśmy z siostrą na Mazury, na Podlasie, to było 1000 km. Nie, mniej, chyba 800 czy 900. No i wtedy akurat podczas tej właśnie wyprawy to brzęczenie znikło. Jak wróciłem, to już nie było. Ale jeszcze pierwszego dnia, jak jechaliśmy, to było, także jakieś takie dziwne brzęczenie i ono u kolegi, który kupił w tym samym dniu skuter, czyli Krzysztof, ono zostało mu na zawsze, ono do dzisiaj jest. Też ma przebieg około 18 tysięcy i jemu tak brzęczy cały czas podobno przy dodawaniu gazu, także w serwisie w Motorlandzie nie wiedzieli, co to jest, skąd ten hałas się bierze. Na przeglądzie gwarancyjnym go nie wyeliminowali. Niby zawory mi wtedy ustawili, ale nic się nie zmieniło, to samo brzęczenie pozostało. No ale później znikło, tak jak mówię, więc spoko. Wyświetlacz jest bardzo fajny, te wszystkie kolorowe diody są fajne. Kontrolka silnika mi się pojawiła, dwa razy się włączyła na około 15 minut, ale to pewnie dlatego, że miałem właśnie te zawory źle ustawione, bo teraz już się nie pojawia, nie zaświeca się. No i świecę też wymieniłem przy okazji. Może to też miało jakiś wpływ. Tak jak mówiłem, sofa jest... Główną zaletą dla mnie jest tutaj sofa, która jest no lepsza niż w Yamaha NMAX. Mało jechałem Yamaha NMAX, co prawda, ale to już czuć od razu na początku, że tutaj jest fajniej zrobiona. Znakomicie jest to wyprofilowane. Może te drogie Kymco, te Downtown i tak dalej też mają fajne sofy, ale z tych tańszych to tutaj jest no, znakomita. Chociaż poprzednia wersja Agility 16+ też już miała niezłą, a największą wadą Agility City 125 jest właśnie sofa, z której się siostra teraz jeździ tym skuterem i zsuwa się do przodu cały czas. Trzeba się nauczyć z tym żyć po prostu. Ale przecież ja pojechałem z tym poprzednim starym moim Kymco na Mazury i było dobrze. Nie jadę dzisiaj ubrany po motocyklowemu. O, i włączyły się karne światła. Ale to zaraz się patrzy. 2 sekundy i zielone.
Za szybko jechałem, to chyba ja jechałem za szybko. Nie wziąłem rękawic motocyklowych, tamte już zwróciłem. Rebel Horn Range rozmiar L zwróciłem do sklepu, czekam aż mi pieniądze oddadzą. A tamte drugie sobie zostawiłem, te za duże, i wczoraj w nich jechałem do pracy na Kymco Like. I w sumie no faktycznie są za duże, ale może ja je sobie zostawię, żeby rękawice takie zimowe sobie wkładać pod spód, takie zwykłe. Dobra, ale skupmy się na tym Kymco. Wymieniono tutaj też tę osłonę. W starym Agility ona była inna, tutaj jest piękna, bardzo, bardzo mi się podoba. Zobaczmy hamowanie, no hamulce są bardzo dobre. Tarcza z przodu, z tyłu. Ja nie lubię, jak skuter ma bębnowy hamulec z tyłu, chociaż niektórzy powiadają, na przykład posiadacze Hond PCX, że to w niczym nie szkodzi, że to jest normalna sprawa, dobrze hamuje. Ale jakoś lubię to, co Kymco oferuje, czyli to, że zawsze daje hamulce tarczowe z tyłu. I w tym nowym, tym tańszym modelu Kymco Skytown też są hamulce tarczowe z tyłu. Pewnym problemem, dla mnie przynajmniej, tutaj są to, że jest matowy ten plastik, no to on ładnie wygląda, ale zacieki się tworzą, jakieś takie dziwne. Gdy myję inne skutery, te lakierowane na gładko, to nie ma zacieków. A tutaj zawsze są zacieki, a w dodatku nawet widzę je teraz tutaj nawet. O, tu gdzie dzisiaj nie powycierałem, to one wszędzie są i nie wiem dlaczego. O, i tutaj, czemu akurat taki materiał tu jest? Nawet tutaj nie jest matowy, tu jest przecież gładki, a i tak widzę zacieki. Kurczę, to mi się nie podoba. Zawsze jak umyję, to muszę ze szmatką go przecierać, a i tak często jeszcze zostają te zacieki. Za to u kolegów zacieków nie widziałem, więc nie wiem, może to u mnie jest taka woda jakaś w lesie. Dobra, zobaczmy, jakiś test prędkości może. Polecimy tutaj te na maksa. On się jakoś gorzej teraz rozpędza. O, tutaj się zaczął ładniej. Tu mu jakoś ładnie poszło. Mamy tutaj 90 na liczniku. 95 i 100. Dobra, odpuszczam, bo się zbliżam do samochodu. A poza tym mam na sobie krótkie spodnie i strasznie mi się napompowały od tego pędu powietrza, aż mi się dyktafon tu cofnął w kieszeni. Także 110 jechałem licznikowe nim najszybciej, chociaż w instrukcji jest podane, że 90 to jego maksymalna prędkość. On oczywiście zawyża na tym liczniku. Nie tylko przebieg zawyża, ale oczywiście prędkość też, no ale prędkość to każdy skuter zawyża, a on jako jedyny mi znany pojazd zawyża też przebieg. To jest głupie, ja wtedy na filmach podaję, że przejechałem 425 km wracając nad morza w jeden dzień, a to się okazuje, że to nie było 425, tylko 380 albo 370 ileś. Tak bardzo jest zawyżone przy dłuższych przejazdach. Lusterka zmienione też w porównaniu do starszych Agility na bardzo ładne, takie agresywne, takie dynamiczniejsze, ciekawszy kształt mają po prostu, a przy okazji bardzo dobrze w nich widać. Za to gdy jechałem 110 po ekspresówce nim przez długi odcinek dosyć, to te lusterka się złożyły do środka, od pędu powietrza się złożyły. I ja wtedy patrzę, poczekajcie, bo znowu mam karne światła, muszę zwolnić, dobra. I wtedy patrzę w lusterko, a tam nic nie widzę i się dziwię, czemu ja widzę siebie w tych lusterkach nagle, a one się po prostu od pędu powietrza złożyły. Ale ogólnie nie sprawiają problemów. Nie ma tutaj za bardzo gdzie uchwytu na telefon przyczepić, można sobie pod lusterko tutaj wetknąć, ale ja nie mam, nie lubię tego. Jakby była prosta rura zwykła, to bym sobie pewnie używał uchwytu gub, a tak to nie chcę tutaj kombinować i jeżdżę bez uchwytu na telefon. Chociaż koledzy mają założony i oczywiście im to nie szkodzi. Wyjeżdżamy z miejscowości Laski, wjeżdżamy do Mościsk, a Laski słyną z tego, że jest tu zakład dla niewidomych. Duży i niewidomi z całej Polski tutaj przyjeżdżają uczyć się żyć, czy w sumie co oni tutaj robią, na koniach też jeżdżą. I często się widuje niewidomych oraz ich takich opiekunów, którzy ich uczą właśnie, jak się w autobusie zachowywać, na stacji metra i tak dalej, więc tutaj często widujemy niewidomych. O, i Toyotka nadal stoi niesprzedana. Ciekawe, czy ktokolwiek ją kiedykolwiek kupił. Cenę powinni obniżyć. W takim razie. Dzisiaj mamy sobotę, dzień handlowy, więc trochę tutaj
ruchu będzie na ulicy. Nawet może jakiś korek się trafi. Przeciskanie się tym skuterem w korkach jest łatwe. On jest dosyć wąski, ale jednak zauważalnie szerszy od kimkolwiek. I to jest, no, bardzo odczuwalna jest ta różnica szerokości. Dużo łatwiej się przepychać w korkach kimkolwiek niż tym Kymco Agility, ale też oczywiście nie jest to nic trudnego. On się też bardzo fajnie zachowuje, ma te duże koła, nierówności, dzięki nim ładnie bierze, ale no ma ten amortyzator sztywny dosyć, tylny i przedni też. Także jest tak pod miasto zestrojony. Niektórzy narzekają, tak jak Krzysztof, że jest zbyt twarde zawieszenie. Ja to w sumie przyzwyczaiłem się, bo Kymco Agility City 125 to był mój pierwszy skuter, jaki w życiu kupiłem w 2021 roku. Także jeździłem na samych twardo zawieszonych Kymco. Kymco Like też jest oczywiście twardy dosyć pod tym względem. Co, wciskamy się? Dawajcie, jeszcze jest czas. Schowamy się tutaj gdzieś przed tym. Już go nie straszę, już wjeżdżam. Tu. I już jesteśmy. O, tutaj nawet człowiek mnie przepuszcza, ale dziękuję. Nie potrzebuję. Poczekam sobie tutaj. Ja nie jestem taki, że lubię się dopychać na pierwszą pozycję. Jakbym miał motocykl jakiś porządny, czy skuter 350, to bym jechał na pierwszą pozycję, a tak to w sumie dobrze mi jest też z tyłu. Ale ten pan bardzo, bardzo mi tu ładnie zjeżdża na bok. Remont trwa, raczej przebudowa skrzyżowania trwa. No, ale można jeździć tamtędy, na szczęście, to jest najważniejsze. Szkoła w Mościskach, ale ona już stoi w Warszawie tak naprawdę. To nie są już Mościska, tu już wjechaliśmy do Warszawy. Zobaczmy, przełączę przebieg na... Zaraz. Tu, 11,4 km. No, ale nie ruszałem spod domu, więc dzisiaj nie mogę tego porównać. U Krzysztofa też ten lewy przycisk się zepsuł. Podobno i nie działa, raz na 10 naciśnięć mu się odczytuje. Słabo niestety. I u Krzysztofa też problem, że amortyzator przedni, olej wycieka, uszczelki do wymiany i olej trzeba uzupełnić. Czyli no jest to trochę problemem, jest to pewnie trochę kosztowne też w serwisie. Ja nie powinno tak być, to jest dopiero roczny skuter, a stracił już olej w amortyzatorze. To się nigdy nie stało w żadnym moim innym skuterze. No chyba, że w Kymco Like wyciekał tylny. Ja nie wiem do dziś, czy w Kymco Like mi z tyłu olej wyciekł z amortyzatorów, czy nie, bo ale był tam jakiś płyn. Znajdowaliśmy tam z siostrą na obudowie co jakiś czas płyn taki lepki, ale nie wiem, co to było. Może to siostrze się ta Coca-Cola wylewała z tego. Podziękuję panu. Dobra, dawajmy na tą pierwszą pozycję, chociaż to jest bez sensu, bo przyblokuje tutaj faceta w tym niebieskim samochodzie. On by pewnie szybciej chciał jechać niż ja. Patrzę, światła, muszę głowę zadzierać. Jeszcze czerwone. No, ale ciepło. Jak się stoi, to jest ciepło, a przecież nie mam na sobie ubrania motocyklowego. Tylko... No i patrzcie, słabiutko ruszę. Oj, kurde. Naprawdę słabo. Ja te zawory to chyba mu jeszcze raz ustawię. Na jakieś inne... inne te wartości. Bo było naprawdę dużo lepiej. Na kanale Quadus ustawiłem tak, jak on tam mówił. Na 1.0 i 1.0. Dolotowy i wylotowy 1.0. Nie 1.0. 0,01, tak? Milimetra. Tak, 0,1 milimetra. Ale może trzeba inaczej ustawić. Może to nie są rozsądne wartości. Bo widzę, że przyspiesza jakoś słabo. Nie podoba mi się to. Było lepiej. Nie mówiąc już o tym, że oczywiście... O, Honda Forza to ta najlepsza. Najlepszy dostawca z najlepszym skuterem. To właśnie ten na tej bordowej, buraczkowej Hondzie Forza. Nie, co mówiłem, że stary Agility 125 bardzo dobrze przyspieszało w porównaniu z tym. Ale na przykład to, które ma teraz moja siostra, no ma problemy z przyspieszaniem. Więc akurat zależy to od egzemplarza. O, patrzcie, dostawca pyszny na rowerze jedzie tutaj. Pozdrawiamy.
Może do Lasek jedzie aż. Jeszcze nie miałem dostawy do Lasek, a tym bardziej do Izabelina, ale wczoraj widziałem pierwszy raz dostawcę Glovo w Izabelinie, także ciekawe, czy naprawdę tam dostarczał, czy to po prostu ktoś, kto tam mieszka z pracy, wracał akurat. No ładny dzień dzisiaj, więc jeżdżą sobie motocykliści i skuterowcy. Także teraz najbardziej, no tutaj nie podobają mi się to, że stracił przyspieszenie przez to ustawienie zaworów, czy przez co, kurczę. Chociaż może być tak, że to jest jego naturalne przyspieszenie, zgodne z fabrycznymi ustawieniami. Bo mój egzemplarz lepiej przyspieszał niż ten Krzysztofa. Więc może teraz go przywróciłem do fabrycznych ustawień i przez to stracił werwę swoją. Oczywiście kolega Piotr, który był na filmie, jak do Płocka jechaliśmy, on też ma taki skuter i on kupił jako pierwszy z nas taki i ma najwięcej przebiegu obecnie, bo już 25 tysięcy przekroczył i w sumie tam nie ma problemów. Jedyne to, że uszczelka na wale była wymieniana, czy łożysko całe, kurczę, czy uszczelka, nie wiem, ale tam olej wyciekał. No u mnie tego nie ma, u mnie w sumie nic się nie działo, poza tym, że te zaworki się rozstawiły. Skuter ma taką przypadłość od początku, że jak się, przynajmniej mój egzemplarz, że jak się jedzie, zgasi się, przekręci się na wyłączone kluczyki i zaraz się szybko włączy i próbuje odpalić, to on zazwyczaj nie odpali w takiej sytuacji. Zawsze trzeba odczekać trochę, po wyłączeniu trzeba trochę poczekać. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale czytałem, że inni ludzie w innych skuterach też tak mają i to nie tylko w Kymco Agility S, ale też w innych. Nie odpala on tak płynnie, tak pięknie jak Like, gdzie nie wiem, jak oni to zrobili. Tam jest przecież zwykły rozrusznik, a odpala bardzo cichutko, delikatnie, bez żadnych takich prób odpalania. O. Zaraz, którędy ja w ogóle pojadę pod ten pałac? Może Broniewskiego, nową zwężoną Broniewskiego, przebudowaną, gdzie zabrano jeden pas i zrobiono, albo nie, przez Chomiczówkę pojadę, o, dawaj pan, przez Chomiczówkę, przez Powązki, tu w prawo, tu widzimy dostawcę na Hondzie PCX, podstawowy model dostawców obecnie, Honda PCX, najbardziej popularna. Ale ostatnio na streamie, jak robiłem live'a, mi ktoś polecił, żebym zwrócił uwagę na Yamaha Razor, najtańszą Yamahę za 9999, 125. Bardzo ładny model i faktycznie ciekawy, tylko z tyłu ma koło małe, 10 cali, ma też hamulec bębnowy, więc to jest taki bardzo prosty skuter, ale ładnie zaprojektowany, no i Yamaha jednak, więc bardzo ciekawy. I wczoraj przyjeżdżam do Warszawy pierwszy raz po tej transmisji, gdy się dowiedziałem, że taki skuter istnieje. Jadę pod galerię, a tam pod galerią stoi właśnie taka Yamaha. Także przeznaczenie najwidoczniej. Ja, no, dla siostry ja bym taką polecał. Chociaż siostra ostatnio mówi, że już ma dość jeżdżenia na skuterze i że ona to chyba samochodem by wolała robić dostawy, no ale to powinna mieć samochód na gaz w takim razie, a ona kupiła Citroena na benzynę. I władowała niesamowite ilości pieniędzy w naprawy. W naprawy władowała tyle, ile by kosztował samochód na gaz. Jakiś porządny. Nowy blok powstaje na Chomiczówce. Wciskamy się. Wyprzedźmy kilka. Dobra, tu już nie. Nie będę po ciągłej linii jeździł. Na filmie. Chomiczówka jest fajna. Fajne, dużo przestrzeni takiej, ciekawe układy uliczek osiedlowych, ta główna ulica tutaj szeroka, dogodna, chociaż miejscami ciężko się do niej, do ruchu włączać na niej. Co jeszcze mogę o Kymco powiedzieć? Mówiłem już, że wyświetlacz jest super, to jest bardzo fajna zaleta, natomiast nie widać tutaj różnych danych, które są w innych skuterach. Takie dosyć niewiele tutaj informacji jest. Ale można włączyć nie wiadomo po co, na przykład jakie jest napięcie akumulatora, żeby sprawdzić, czy się ładuje, czy nie. No i nie mamy tutaj kopki oczywiście, bo to już jest skuter na wtrysku paliwa, nie na gaźniku, więc nie ma kopki. Nie można go odpalić awaryjnie, jak akumulator zdechnie. Tak jak Kymco Like, gdzie można jeździć bez akumulatora w ogóle.
Tylko że światła wtedy nie działają, to jest problem. Za dnia można jechać jeszcze, ale w nocy bez akumulatora już się nie pojedzie w kimkolwiek za bardzo. Także tutaj mniejsze spalanie paliwa jest i to tak no, znacząco w porównaniu z Agility City 125 i z Kimco-Lajk. To jak jadę na cały dzień pracy, no to płacę za tankowanie tutaj około 20 zł, a w tych skuterkach na gaźniku płacę 28-30, coś takiego, więc jest 10 zł różnicy na tankowaniu mniej więcej. Przy tak 150 km czy 160, nie, wtedy to już więcej będzie, 170-180. Taki długi dzień pracy mam na myśli. I skręcamy na Powstańców Śląskich. Tutaj policja z jakiegoś powodu. To jest ulica prowadząca na Bemowo. Tam widać już Bemowo. Na przykład lotnisko Bemowo i ośrodek WORT, gdzie zdawałem prawko. Dzięki temu, że zdałem prawko na samochód, mogę jeździć. 3 lata minęły i sobie skuterem mogę jeździć 125. To jest bardzo dobry przepis. Wprowadzony w 2013 roku. Chyba 13, tak? 13. I co tu mamy? Znowu Yamaha N-Max. Ten dostawca jedzie na Yamahsze N-Max, ale stary. I jak widać, jeździ nadal. Oczywiście, gdy się włączy kierunkowskaz, to słychać cykanie, tak jak w każdym Kymko, co jest świetną zaletą tej firmy. Natomiast po torach teraz przyjechałem i słyszałem, jak mi się ten, to właśnie te drzwiczki od kufra, jak się tłuką. No źle są zrobione po prostu. Mogliby to lepiej, tak jak mówiłem, Kymco-Lajk ma lepszy kufer, ale w Kymco-Lajk nie jest on zdejmowalny przyciskiem, czyli żeby go zdjąć, to trzeba 4 śruby odkręcać, jest tak jakby na stałe przykręcony. No w sumie jest to, że przyciskiem można kufer zdjąć, to jest to zaleta akurat. Gdzie ja jestem? Co to za dzielnica w tej chwili? Ja już nawet nie wiem, to chyba Bielany. Tutaj, czy jadę na granicy Bielany i Bemowa, czy nie wiem, jak się układają w sumie granice. Ale wjeżdżam na Żoliborz zaraz. Nasz ukochany Żoliborz, zwłaszcza w dawnych czasach, jak w Volt pracowaliśmy, to tam było najlepiej. I już widać Intrako tam daleko na horyzoncie. Skuter, jazda skuterem w upalne dni to jest w sumie bardzo fajna rzecz, jak sobie można jechać w krótkim rękawie, w krótkich spodniach. Nie jest to absolutnie bezpieczne, skończyć się może tragicznie. Natomiast jest to super przyjemne i wygodne i bardzo bez rękawic ma się bardzo dobre panowanie nad wszystkim. W rękawicach ja jednak czuję, że moje ruchy są niestety bardziej ograniczone, nie takie precyzyjne i swobodne jak z gołymi dłońmi, także może przez to właśnie można mieć wypadek, że się ma rękawice. Nie wiem. Co tu jeszcze mamy na wyświetlaczu? Obrotomierz mamy. Coś, czego nie ma zazwyczaj w skuterach, bo to nie jest przydatne do niczego, ale można sobie patrzeć, ile tam obrotów skuter ma. Jak się leci ekspresówką, to dochodzi do tych 9000, 10000 nawet na maksa. U mnie nie występuje coś, co podobno w innych egzemplarzach tego modelu potrafi występować, czyli wibracje przy dużych prędkościach wynikające z tego, że koło jest źle wyważone. U mnie akurat dobrze było wyważone. Nie ma żadnej różnicy. Można jechać 110 na godzinę i nic tutaj się nie trzęsie. Uj! Podskoczyłem na, nie wiem, na korzeniu chyba. No i oczywiście na skuterze nie ma absolutnie tych wibracji, które są w motocyklach. I to bardzo lubię w skuterach. Silnik, jak mi koledzy tłumaczyli, silnik jest po prostu do koła przymocowany, a nie do ramy. Z ramą się łączy tam jakoś inaczej. Tymi tam, jak to się nazywa, nie przegub, tylko nie wiem. I dlatego nie ma wibracji, które są bardzo, bardzo męczące w motocyklu. No kurde. Dobra. I tutaj mamy powązki. Znaczy Żoliborz się zaczyna, o właśnie tu, po prawej powązki wojskowe, na których nigdy nie byłem, to jest ciekawe, mieszkam tu, nigdy tam nie wszedłem jeszcze, kurde, trzeba by wreszcie się wybrać. Zielone i tutaj zawsze jak zaczynałem pracę w Volt, to tutaj w prawo zjeżdżałem i sobie na Żoliborzu zaczynałem, no ale już nie pracuję. W tej firmie i tak się już później nie pracowało, ona już nas nie uważała za pracowników. Tak działają niektóre firmy na rynku, że
że nie mają pracowników, chociaż ludzie wykonują ich pracę. Takie to jest ciekawe. Ale były złote lata. Złote lata, gdy inwestorzy z kasą sypali prosto do naszych kieszeni i wtedy trzeba było na maksa pracować, ale ja wiem to teraz dopiero, co wtedy trzeba było robić. O, a tutaj bardzo zły parking, nie lubię tutaj samochodem parkować. Zaraz wam pokażę dlaczego. No tutaj nie ma problemu, ale jest tak, jest krawężnik, patrzcie, tutaj taki nieprzyjemny, można wpaść kołem, a także, kurde, nie widać, ale słupy też tutaj stoją i można zjechać i dowiedzieć się, że tam słup jest i że nie za bardzo jest miejsce na parkowanie. I tutaj już najsłynniejsze miejsce z moich vlogów z dostaw na Wolt. Samo serce Żoli Boża, ulica Rydygiera w lewo. Najważniejsza ulica dawniej. Plac Niemena, też ważne miejsce. I tu się leci na wiadukt nad torami. Dobra, wyprzedzamy. Aha, nie wyprzedzamy, bo czerwone. Oj, brakuje mi tego przyspieszenia tutaj, po tym jak ten skuterek jakoś tak oklapu. Może mu trzeba szerszy ten, wylotowy zrobić. Poszerzyć. Bo zazwyczaj skutery tak mają, że dolotowy zawór jest na mniejszą wartość ustawiony, a wylotowy na większą. To dlaczego ja ustawiłem obie takie same tutaj? Nie mam pojęcia. Posłuchałem Quadusa po prostu. Można by poeksperymentować sobie z zaworami, bo to od razu czuć, co się stało ze skuterem. O, czerwony. Czy wy wiecie, ile ja tu będę stał? Przy Tatarskiej. I tutaj jest cmentarz powązkowski, ten cywilny. Ze znanymi ludźmi różnymi. Wlew paliwa. Jest tylko E5 tutaj napisane, ale Kymko wydało komunikat, że jak najbardziej E10 też można lać. No, ale zobaczymy. Na zimę pewnie lepiej E5 sobie tam wlać, jak miałby stać dłużej, a E10 wypalić do końca. No ale zobaczymy, jak to będzie. Co tu mamy? Naciska mi nic. Mogę na mile przełączyć po prostu. 18607. Kurde, szybko zleciały te kilometry. I teraz jak ktoś kupuje sobie skuter od tak po prostu, żeby pojeździć od czasu do czasu, no to nie ma problemu. To może kupić każdy. W zasadzie nawet Chińczyka pewnie i raczej będzie mu dobrze służył, ale jak my na dostawy kupujemy, to już trzeba bardziej myśleć o trwałości. No i ten Kymko nie jest chyba zbyt rozsądny na dostawy, bo on przy około 40 tysiącach kilometrów przebiegu, może 50, może 60, jak się pofarci, będzie wymagał remontu silnika i to już jest koszt, którego na Hondzie PCX podobno się nie ponosi przy tej wartości. Tam dużo dłużej te silniki wytrzymują. I w Yamaha N-Max. Zresztą zobaczymy. Koledzy mają to, się popatrz, jak wygląda sytuacja z tym. Którędy polecimy? Niech pomyślę. Niech będzie Jana Pawła. Tu Powązki. Akurat na Powązkach tu byłem. Kilka razy sobie chodziłem. Bardzo fajne miejsce. O czym jeszcze? O czym jeszcze opowiedzieć? Niech pomyślę. To, że wlew paliwa jest z przodu, a nie pod sofą, ma taką zaletę, że po prostu rzeczy, które się tam przewozi, nie śmierdzą paliwem, bo tak naprawdę zawsze jak się tankuje, to troszkę kropel tam poleci, trochę się wyleje i w tych skuterach, które mają... O, co to takie ładne tu jedzie? A powiem wam, że nie wiem, co to za skuter pojechał. I w tych skuterach, które mają wlew paliwa pod sofą, to śmierdzi paliwem zazwyczaj wszystko. Nie ma kontroli trakcji tutaj, czyli można się poślizgnąć na piachu na przykład ruszając, bo koło się zakręci i nas może przewrócić. Jest CBS, czyli bardzo polubiłem CBS. Ludzie czasem narzekają, a ja lubię, o, że hamuję tylko lewą klamką i wtedy oba hamulce się włączają. Bo ja nie jeżdżę w taki sposób jak inni, że trzymam cały czas palce na hamulcach, te dwa na przykład. No nie wiem, jakoś mi po prostu jest to strasznie niewygodne. Wolę całą dłonią trzymać. Ale jak jadę w korku na przykład, gdzie między samochodami się przeciskam, to trzymam sobie całą lewą dłoń na tym, na hamulcu właśnie, który aktywuje oba hamulce. I o tak jadę i to wtedy bardzo przyjemne dla mnie.
przyjemna obsługa. Jak trzeba będzie zahamować, to nie zahamuję tylko przed nim, ale oba naraz. I palce mam cały czas wtedy na klamce. Klameczki fajne, też płynnie, super działają. Jak go zobaczyłem w sklepie, pierwszy raz to jak go zobaczyłem gdzieś na stronie internetowej, powiedziałem, wow, nareszcie Kymco Agility ładny design wprowadziło. A później zobaczyłem go w Motorlandzie. Jeszcze nie myślałem w ogóle, że go kupię. No to dla mnie wtedy było drogo, 12 tysięcy to dla mnie, mimo że na Wolcie zarabiałem dobrze, to, ale mało pracowałem, to dla mnie 12 tysięcy to było bardzo dużo. W dodatku 12 600 to była jego oficjalna cena na początku. Obecnie jego cena to 11 500 oficjalna, czyli może za jakieś 11 wynegocjujecie gdzieś tam w Motorlandzie, bo to zawsze taniej wam mogą sprzedać. Także bardzo mi się spodobało, jak na niego siadłem, w Motorlandzie patrzę, no wszystko super. I ta szybka tutaj lepsza, wszystko super, tak płynnie działało, bardzo zachwycony byłem. A później Piotr Sowa kupił sobie taki, sprzedał swojego Kymco X-Town dużego, bo miał już 40 tysięcy przebiegu. I kupił ten nowy. I wtedy zacząłem myśleć, że taki można, a zwłaszcza gdy Krzysztof mi napisał, że jest właśnie w Motorlandzie i że kupuje to nowe Kymco. I że jest cena 12 tysięcy tak naprawdę, a nie 12 650 czy tam ile. To jak ja to usłyszałem, że 12 tysięcy, to od razu pojechałem do nich i w tym samym dniu co Krzysztof kupiłem. Także mamy te w tym samym kolorze z tego samego dnia skutery. Ale później on był już za 11 tysięcy, także zimą. Więc jakbym poczekał pół roku, to bym miał o 1000 mniej bym zapłacił. Który pas? Dobra, niech ten będzie. I jesteśmy na Jana Pawła. Bardzo ważna ulica. Kino Femina dawniej tutaj. O, napis Femina jeszcze został, nie wiedziałem. Myślałem, że zdjęli. Później tam była Biedronka w Feminie, a teraz nie wiem, co się tam w ogóle mieści. No i tu widzimy centrum piękne całe. Blisko mam, nie? Z domu mam blisko. Nie wiem, ile czasu minęło. Mam nadzieję, że bateria tam jeszcze trzyma i że w ogóle cokolwiek się nagrywa, jak nie, no to trudno, no. Jak się dzisiaj nie nagra to co wszystko, to będę wiedział, że trzeba niestety nową kamerkę kupić, bo ta już nie ma szans na poważne nagrywanie czegokolwiek, ale jest ona bardzo dobra, ja bardzo lubię to Xiaomi. Tania, można tanio kupić używaną, ale w swoim czasie nie była taka tania, 1250 kosztowała, jak ją wprowadzili. Prawie jak GoPro wtedy. Także drogo. Dzisiaj nie będzie defilady, niestety żadnej, nie ma żadnej atrakcji. Honda Vision tam pojechała. No fajnie, że sobie zrobiłem tego live'a, gdzie mi widzowie podsunęli kilka skuterów. Zrobiłem live'a pod tytułem, jaki skuter można kupić. Poprzeglądałem sobie na tym live'ie po prostu tylko strony internetowe. I przypomniałem sobie, że istnieje coś takiego jak Peugeot Django na przykład, którego się w ogóle nie widuje. Ale faktycznie, który kiedyś widziałem. I w sumie te wszystkie te nowe, tańsze, to nie są zbyt ciekawe. To najbardziej mi się z nich wszystkich spodobała ta Yamaha właśnie Razer oraz, kurde, czemu ja się tu wlokę za nim? Oraz Piaggio Liberty, który wydaje się być bardzo fajny, ale ma z tyłu bębnowy hamulec. To jest trochę na minus. No ale jak tam producent, ktoś mi pisał, że producent do Piaggio Liberty zaleca wymianę oleju co chyba 7 tysięcy czy 8. No a tutaj co 2000 olej silnikowy się wymienia. Także o czymś to może świadczyć, że tamte są porządniejsze. Ktoś mnie wyprzedza, PCX mnie wyprzedza. Oczywiście, PCX to mnie zawsze wyprzedza. Ładne światło ma PCX, charakterystyczne. Lewy pas, bo ja będę dalej w lewo skręcał pod pałac. Już jesteśmy prawie pod pałacem. O, a tu Agility City 125 i dwóch gostków pojechał. To jest dobre, że telefon tutaj można wsunąć. Aha, jeszcze jest ładowarka USB tutaj. I to USB naprawdę, nie jakieś tam przejściówka z zapalniczki na USB. O, on tu skręcił w lewo, tak? Ten. No i można sobie ładować fajnie telefon. I drugie gniazdo jest, ale już zapalniczki jest pod sofą. I tam też można podłączać moduł taki Bluetooth, żeby sobie sczytywać błędy silnika i różne informacje przy pomocy aplikacji. W
Zobaczymy, jak będzie w przyszłości z, nie wiem, z dostępnością części do tych skuterów, skoro 200 osób tylko kupiło je w całej Polsce. To słabo. To nie tak jak Kymco Like, że mnóstwo części dostępnych, albo Kymco Agility. Ten. O, czekajcie, czy ja widzę Leica 2? Zaraz, muszę zerknąć, co to za fajny skuterek mały. A nie, to ten, Vespa. Już myślałem, że to Leica 2. No, Vespy piękne. Vespa PCX, o proszę, na jednym ujęciu, a ja tu w lewo jadę. I tu trzeba bardzo uważać, żeby się nie zabić. Bo kiedyś tak, tu się włączają zielone światła, ale te drugie jeszcze czerwone pozostają. A ja kiedyś mało nie ruszyłem tam na czerwonym, na drugą stronę. Ale to jak jeszcze świeżakiem jak byłem. Jak się uczyłem na skuterze jeździć dopiero. W sumie nie powinni tak robić, że tu się zapala zielone, a tam jeszcze jest czerwone, bo to myli. No ale to ma jakiś związek, nie wiem, z tramwajami chyba. Jak jadą, to się zapala, jak nie jadą, to jest zielone, coś takiego, nie wiem. Czy nie, patrz, zielone, a tu jeszcze czerwone. I teraz jest zielone. Ale wtedy było dłużej. A i znowu, jak teraz słyszę to, tak, to takie, co mówiłem, takie brzęczenie przy dodawaniu gazu, nagłym. Dobra, pojadę tędy. Pod pałac. Ach, lubię te hamulce w tym skuterze. W sumie nie wiem, jak się, nie no, hamowałem bębnowym hamulcem, jak jeździłem na PCX kolegi i jak jeździłem na Bassie, na routerze Bassa. No jakoś to tam hamuje, no. Tylko tak miękko, prymitywnie, na lince, kurczę, nie na tym, nie płyn hydrauliczny. Płyn hamulcowy raczej nie hydrauliczny. No i mamy Pałac Kultury. Proszę, zacząłem w puszczy, a skończę tutaj, pod pałacem. Gdzie by się tu ustawić? To gdzieś. Tutaj. Nic nie jedzie, nic. Na krawężnik się troszkę gorzej wjeżdża niż w Agility. O, bo tylne koło jest mniejsze. I tylne koło w Agility 16... Nie, nie 16. W Agility City 125 było większe i łatwiej się wjeżdżało dzięki temu pod krawężniki. Ale ogólnie manewrowanie tym skuterem spoko. Ciężki nie jest. Trochę cięższy oczywiście od Leica. Zobaczmy jeszcze. Światła może. Teraz najważniejsza rzecz. Zobaczmy, czy się to jeszcze nagrywa w ogóle, bo nie mam pojęcia. Pewnie nie. Nagrywa. Cud. Ciekawe, ile pominął. 55% baterii jeszcze mam. O. Światło LED. To zapala się dopiero, jak się silnik odpali. Gdy silnik jest zgaszony, to wtedy, oczywiście teraz nie świecą w ogóle światła, ale jak włączymy kluczyk, to się zapalają te przednie. No i to jest dziwne w tym Kymco, że pompa paliwa dosyć długo działa. Patrzcie, powiem wam, ile czasu. Jeszcze. I już, przestała. Także tyle się czeka, aż się paliwo napompuje. I jak się odpali, zanim się napompuje do końca, to on potrafi jednak nie odpalić wtedy. O, jaż sobie nacisnąłem przycisk niechcący. Wyłączyłem jedno ujęcie długie, ale dobra, to się tam połączy. Także piękny skuterek. Niestety, widzicie zacieki? Nie umiem sobie z tym poradzić. Ja nie wiem, mogę to ślinić i ścierać. I tutaj, no tutaj w sumie dzisiaj mniej, bo poprzecierałem szmatką, ale o. Są zacieki po prostu. Amortyzator z tyłu się trochę zmienił. W Agility City 125 nie było tutaj takich gumek, tych odbojów. I pierwszego dnia się zdziwiłem, jak nim jeździłem po mieście, bo doszedł do końca i uderzył o ten odbój. A dawniej tak nie było w Kymco tym. W Agility City 125 absolutnie tak nie miałem. Także skrócili jakby amortyzator, albo to ten odbój dodali i on tak uderza. No i tutaj widać światła. Światła właśnie, których nie widać prawie. To są te obwódki i one tak słabo się świecą, mogliby to wzmocnić. I tutaj mamy światła stopu, oczywiście LEDy, tutaj LEDy, na fajnych takich, o, elastycznych, jak się przewrócimy, to nic się nie stanie. Łatwy dostęp do części w sumie wszystkich. Tu trzeba uważać, żeby nie zgubić tych zatyczek. U Krzysztofa na przykład one już zginęły. Tutaj odbój też może zginąć, jak ta śrubka się odkręci. Zdaje się, że u Krzysztofa też zginął, ale śrubka hamu nie zginęła. Mnie się początkowo te odblaski trochę nie podobały, no tak dziwnie wyglądały, ale już się przyzwyczaiłem.
Spoko. To wygląda jak głowa predatora trochę, trochę aliena, tutaj taki alien, trochę alien, predator, kurde, wszystko w jednym. No. Kontrolka silnika się zapala tylko kontrolnie. W takiej sytuacji, jak stoimy, gdy odpalamy. A widzicie, to mi się nie podoba. U mnie, w moim egzemplarzu jest coś nie tak z odpalaniem za bardzo. Trochę się męczy z tym. Widzicie, ona zgasła teraz. Gdy brakuje paliwa, to... No, tutaj mamy cyfrowy ten, pokazanie paliwa, ile jeszcze jest. Bak jest duży, wystarcza na długo. Nie tak jak w Agility, jak się jedzie przez Polskę, to trzeba uważać i tankować często, znaczy często, to 150 km, tak? Bo po 150 już się, już blisko zera jest, więc trzeba mieć to na uwadze. Fajny skuter na wyprawy, ja go używam właśnie bardzo chętnie w takim celu i do pracy też, ale do jeżdżenia po mieście, do pracy w sumie Like chyba fajniejszy, bo lżejszy, lepsze przyspieszenie, tylko że spala dużo. A, oczywiście, ale to w każdym, blokować można kierownicę. Co jeszcze mogę pokazać? Te wloty powietrza są dla picu, do ozdoby. No i tutaj mamy nóżki, a właśnie, nóżki dla pasażera, które niepotrzebnie są na przycisk, bo zdarza się nacisnąć, jak się siada. Zaraz zresztą pokażę. Zdarza się naciskać i one wtedy wyskakują, ale to już rzadko mi się ostatnio zdarza. Powiedzmy, że się zatrzymujemy i niestący, o, naciskamy i wyskakuje. Także nie wiem, po co ten przycisk, przecież pasażera to się ile razy wiezie? Raz na rok, albo w ogóle. Tak już mówiłem, tutaj nie brzęczy nic, to jest dobre. Hamulce dwutłoczkowe. O, patrzcie, lata mi na boki już. Co tu się stało? Dlaczego to lata? To nigdy nie latało. Trudno. A, czekajcie, bo ja mam wypięte. Wiecie, czego nie zrobiłem? Po ustawianiu zaworów nie wpiąłem tego nigdy. O, teraz. Teraz będzie dobrze. Może przez to zaczęło latać. Zepsułem sobie. Ale to tak musi być. To musi być swobodnie. Klocki jeszcze nie wytarte. O, to są klocki od nowości. Nie widzicie pewnie, ale jeszcze widzę, że połowa albo ponad połowa jeszcze została. Także klockami jeszcze się nie interesuję. Opony Kenda dodają, które są fajne, takie klasyczne, bez takiego kształtu nietypowego, jakie ma Michelin City Grip, które ma bardziej ścięte. Tylko że stawiają opór dosyć spory. Zobaczcie, tu na wszystkim tym czuć to. Po prostu jak się jedzie, szczególnie jak się zwalnia, to czuć takie tu. A tu mam coś wbite. Proszę bardzo, szkło mam tu wbite. Niedobrze. I tylna opona już ma pewne oznaki takiego puchnięcia, chociaż nie, no minimalne tutaj, ale naprawdę minimalne, to jeszcze długo, jeszcze z 8 lat. Koniec odcinka, wracam do domu, bo ja do Warszawy po nic. Co to za BMW jakieś tutaj stanęło? Przyjechałem tutaj tylko nagrać ten film i mogę wracać do domu, chyba że pojadę do Leclerca talerz kupić. Ale ten talerz jest tak duży, że nie będę go miał gdzie tutaj wpakować. Chyba że tu, zaraz zobaczę. I to jest fajne, że jedną ręką można, czyli, bo w kimkolwiek, o, jak przekręcę kluczyk, to nie odskoczyć, nie otworzyć, trzeba dwóch rąk użyć. Jedną ręką trzeba tak trzymać, a drugą otwierać. A tutaj odskakuje i można sobie podnosić ładnie. Tu nawet są haczyki do powieszenia czegoś chyba. Chyba że to jest do tego, w fabryce tak wieszają na tym, nie wiem. I tutaj mamy gniazdo ładowania, zapalniczki, jak ktoś chce. Tak, to jest tak? Tak, tak. Jak ktoś potrzebuje, żeby tu mu się coś też ładowało, to proszę bardzo. Następny skuter, jaki mogę przetestować w ten sposób, to skuter siostry Agility City 125. Też mogę przyjechać w jakieś miejsce w Warszawie. Już nie pod pałac, tylko gdzieś indziej. Zobaczymy. Ludzie się na mnie patrzą, także kończę. Kończę nagrywanie, bo dziwnie się czuję. Chociaż ja jestem przyzwyczajony do tego, że na mnie patrzą.